Do niedawna prowadziłam dość zwyczajny tryb życia. Pracowałam w nieciekawej, ale nieźle płatnej pracy biurowej, co pozwalało mi płacić połowę czynszu za dwupokojowe mieszkanie, które dzieliłam ze współlokatorką, z którą prawie w ogóle nie rozmawiałam. Byłam raczej słabo uduchowiona. Podobnie jak wielu przedstawicieli mojego pokolenia, składałam niejasne deklaracje Bogu, w którego ledwie wierzyłam, bo w dużej mierze byłam zbyt zajęta przyziemnością codziennej egzystencji, aby zająć się jakimikolwiek myślami o bytach nadprzyrodzonych. Jednakże, około 2 tygodnie temu ogarnęło mnie niemal namacalne uczucie intensywnego strachu. Bez względu na sytuację, w dzień czy w nocy, czy byłam w pracy czy w domu, byłam całkowicie przeświadczona, że wydarzy się coś strasznego. Przyłapałam się na tym, że przyglądałam się twarzom nieznajomych, jakbym szukała kogoś, kogo starałam się unikać. Podskakiwałam przez nieoczekiwane dźwięki, piłam w nocy kawę, żeby nie zasnąć i często łapałam się na tym, że oglądałam się przez ramię. Czułam niepokojącą obecność. I to właśnie opowiedziałam dla mojej mamy podczas naszego comiesięcznego brunchu. Zauważyła wory pod moimi oczami, sposób w jaki drżałam, gdy widziałam kogoś przechodzącego obok naszego stolika w kawiarni oraz trudności, jakie miałam w utrzymywaniu pozorów rozmowy. Wszystko w porządku, Margaret? Zapytała z troską, która spowodowała lekkie zmarszczenie jej brwi. Czy coś jest nie tak? Prawie wybuchłam płaczem na miejscu, ale udało mi się trochę powstrzymać. Wyjaśniłam jej, jak ostatnio się czułam i jak frustrujące było ciągłe uczucie strachu bez żadnego powodu. Matka słuchała uważnie, kiwając głową w odpowiednich momentach, aby delikatnie zachęcić mnie do kontynuowania. Kiedy skończyłam, ze łzami w oczach napływającymi z ulgi, że mogę wyrazić te uczucia, delikatnie uścisnęła moją dłoń i zasugerowała, abym odwiedziła jej przyjaciela, który praktykował hipnozę. Moja mama zawsze interesowała się mistycyzmem New Age i medycyną alternatywną. Po śmierci mojego ojca jeszcze bardziej zainteresowała się tematami jak uzdrawianiem kryształami, astrologią i tym podobnymi. Nigdy nie wydawało mi się to zbyt szkodliwe, poza kilkoma sytuacjami, w których musiałam ją przekonać, aby przestała wierzyć w propagandę antyszczepionkowców z pogranicza, ale zdecydowanie było to coś, do czego nigdy nie miałam zbyt wiele cierpliwości. Kiedy zasugerowała, że moje problemy mogą wynikać z wypartych wspomnień, które można przywrócić za pomocą hipnozy, co zrozumiałe, miałam pewne wątpliwości co do zasadności tej decyzji. Wyraziłam swoje protesty mojej matce, ale ona nalegała, aby źródło moich problemów zostało wykorzenione i rozwiązane przez hipnoterapeutę, doktora Moritza, a na dodatek była gotowa zapłacić za moją wizytę. Upierała się, że bardzo jej pomógł przez te lata, odkąd zmarł mój ojciec i że wszystko opierało się na solidnych podstawach naukowych. Było to oczywiście wysoce wątpliwe, ale w końcu niechętnie się zgodziłam, choćby po to, żeby uniknąć robienia scen. Zanotowała mi adres i numer telefonu i kazała mi jak najszybciej do niego zadzwonić w celu umówienia spotkania. Po powrocie do domu miałam ochotę wyrzucić kartkę do kosza, ale coś kazało mi zadzwonić pod ten numer. Jakiś instynkt, którego nie potrafiłam wytłumaczyć. Poczułam się, jakbym musiała zadzwonić, jakby ta scena rozgrywała się już milion razy w milionach różnych wszechświatach i za każdym razem wybierałam ten numer. Ze sposobu, w jaki moja matka nazywała doktora Moritza swoim przyjacielem, wywnioskowałam, że będzie to jakiś stary hippis działający w przyczepie kempingowej cuchnącej marihuaną, ale byłam mile zaskoczona, gdy przez telefon przywitała mnie profesjonalnie brzmiąca recepcjonistka. Udało jej się umówić mnie na wizytę już następnego dnia. Przybyłam do gabinetu doktora Moritza późnym rankiem, czując się wyczerpana ciężkimi tygodniami. Poprzedniej nocy nie mogłam zmrużyć oka. Tak wielki był to strach, który zdawał się coraz bardziej przenikać każdą drobinę mojego istnienia. Podałam swoje nazwisko recepcjonistce, która uśmiechnęła się do mnie ciepło, po czym poinformowała, że lekarz będzie u mnie za kilka minut.
Opadłam na jedno z pustych krzeseł w poczekalni i wpatrywałam się tempo w podłogę, zbyt zmęczona, by pozwolić sobie na paranoiczny instynkt i przyjrzeć się twarzą wszystkich wokół mnie. W typowy dla psychiatrów sposób dr Moritz wezwał mnie do swojego gabinetu znacznie później niż się spodziewałam, może 15-20 minut. W tym momencie praktycznie zasnęłam z powodu całkowitego wyczerpania, ale dźwięk mojego imienia wyrwał mnie z odrętwienia. Margaret Jackson. Spojrzałam w stronę mówiącego, idiotycznie podnosząc rękę, jakbym była na lekcji matematyki w szkole średniej. Mężczyzna, który wypowiedział moje imię, był niski. Miał może 175 cm wzrostu, przerzedzające się siwe włosy, okrągłą twarz w okularach, ciemnobrązową skórę i tweedową marynarkę. Uśmiechnął się, gdy zauważył moją podniesioną rękę, wskazując na mnie, żebym podążyła za nim, gdy otwierał drzwi prowadzące do dalszej części obiektu. Mozolnie wstałam i poszłam za lekarzem. Idąc krótkim korytarzem, zanim przeszliśmy przez kolejne drzwi, za którymi znajdował się przytulnie urządzony pokój, wyposażony w dwa krzesła i kanapę, jakiej można było się spodziewać w gabinecie. Ściany pokryte były różnymi prostymi, ale przyjemnymi malowidłami, głównie idyllicznymi krajobrazami naturalnymi i małymi domkami. Obok kanapy stał regał z książkami dla dzieci i drobnymi bibelotami, takimi jak pluszaki, samochodziki i tym podobne. W rogu pokoju stał gramofon. Leczy pan także dzieci? Zapytałam, usiłując się obudzić, gdy zauważyłam małego pluszowego skunksa siedzącego obok egzemplarza The Phantom Tollbooth. Czasami, odpowiedział, siadając na jednym z dwóch krzeseł. Ale książki i zabawki nie są tylko dla nich. W niektórych przypadkach, gdy uraz pacjenta jest głęboko zakopany, może mu to pomóc, aby tymczasowo cofnąć się do młodszego stanu umysłu. Tego typu przedmioty mogą w tym pomóc. Proszę usiąść. Wskazał drugie krzesło i wyciągnął notatnik z kieszeni płaszcza. Zrobiłam jak polecił, starając się jak mogłam siedzieć prosto pomimo zmęczenia. Więc? Zaczął dr Moritz, klikając długopisem. Co dokładnie panią dzisiaj sprowadziło do mojego biura, pani Jackson? Wyjaśniłam podstawowe poczucie lęku, które zaczęło przenikać każdą część mojego życia i to, że ledwo byłam w stanie funkcjonować. Opowiedziałam mu o mojej obsesyjnej potrzebie sprawdzania twarzy obcych osób, jakbym wypatrywała kogoś, kto chce mi zrobić krzywdę, o tym, że w nocy nie mogę spać z powodu paranoi, że wydarzy się coś strasznego. Przede wszystkim wyraziłam, jak bardzo byłam zdezorientowana, jak całkowicie bezpodstawna wydawała się ta cała sytuacja. Przez cały czas dr Moritz słuchał i kiwał głową, zapisując wszystko w swoim małym notatniku. Kiedy skończyłam, zdjął okulary i włożył je do kieszeni, pochylając się do przodu, żeby spojrzeć mi w oczy. No cóż, Margaret, myślę, że miałaś całkowitą rację, zgłaszając się do mnie z tym problemem. Twoje objawy są bardzo spójne z jakąś formą wypartej traumy. Być może z czymś, co wydarzyło się w twoim dzieciństwie, a co dopiero teraz zaczynasz sobie przypominać. Jednakże, podczas gdy podświadomość zdaje się pamiętać to wydarzenie, twój świadomy umysł nie. To, co chciałbym zrobić, oczywiście za twoją zgodą, to wprowadzić cię w stan hipnozy. Będąc w tym stanie, zadam ci kilka pytań, które mogą pomóc w uwolnieniu stłumionych wspomnień, które sprawiały ci tyle cierpienia. Zgodziłam się, a dr Moritz polecił mi położyć się na kanapie twarzą do góry. Przyciemnił nieco światła i włączył gramofon. Tak naprawdę nie grała muzyka, ale delikatny, buczący dźwięk, rodzaj bezmyślnego, białego szumu, który nadawał pomieszczeniu niemal nieziemską energię. To było w jakiś dziwny sposób pocieszające, w jakiś sposób relaksujące. Nie jestem pewna, jak dokładnie oczekiwałam, że będzie wyglądał proces hipnozy. Wiedziałam, że to mało prawdopodobne, aby dr Moritz wymachiwał mi przed oczami zegarem kieszonkowym jak wahadłem i mówił, robisz się bardzo śpiąca, albo że kazałby mi patrzeć wirującą spiralę, ale mimo to było nadal nieco zaskakujące. Na początku miałam wrażenie, że mówił do mnie. Wygłosił serię dość powtarzalnych, uspokajających stwierdzeń i kazał mi podążać wzrokiem za jego piórem, abym skupiła się tylko na nim.
Na początku przyznanie się do tego szczerze wydawało mi się dość głupie i z trudem powstrzymywałam się od chichotu na myśl, jak absurdalne wydawało się to wszystko. Jednak w miarę upływu czasu zaczynałam czuć się coraz bardziej zrelaksowana. Moje zahamowania znikały, a wszystkie bariery mentalne przełamywały się. Moje ramiona, które były napięte przez ostatni tydzień, rozluźniły się, a oddech stał się regularny i rytmiczny. Nie zasnęłam, ale czułam się, jakbym była na granicy świadomości i gdyby doktor Moritz mi to rozkazał, natychmiast zapadłabym w najgłębszy sen, jaki kiedykolwiek mogłabym doświadczyć. Kiedy już doszliśmy do tego punktu, doktor Moritz zaczął zadawać mi kilka pytań. Margaret, dlaczego się boisz? Stanie się coś strasznego. Odpowiedziałam, a mój świadomy umysł nie rozumiał, dlaczego to mówię. Dlaczego wierzysz, że stanie się coś strasznego? To działo się już wcześniej. Wiele, wiele razy. Przerwał na tym i ledwo usłyszałam słabe skrobanie jego pióra przez brzęczenie gramofonu. Teraz, Margaret, chciałbym, żebyś mi coś powiedziała, a także coś dla mnie zapamiętała. Czy możesz spróbować to zrobić? Skinęłam głową. Chcę, żebyś mi opowiedziała, czego się obawiasz, że się wydarzy, i żebyś przypomniała sobie, kiedy to się wydarzyło wcześniej. Ja umrę. Powiedziałam, zanim wszystko pociemniało. Nie był już rok 2023. Nie leżałam w gabinecie doktora Moritza w Stanach Zjednoczonych. Nie byłam już Margaret Jackson, 27-letnią pracownicą biurową. Stałam na skraju lasu o zachodzie słońca, w jednej ręce ściskając włócznie zakończoną krzemieniem. Miałam prymitywnie opaloną skórę, a moje włosy były splątane i brudne. Moje ciało wydawało się inne niż normalne, z innymi proporcjami, inną strukturą. Byłam mężczyzną. Nie miałam imienia. W tamtych czasach nie mogłam mieć imienia. Rozejrzałam się po polu w poszukiwaniu zdobyczy. Goniłam jelenia od wielu godzin i spodziewałam się, że wkrótce się zmęczę, więc będę mogła rzucić się w pościg. Moje plemię miało dobrze zjeść, gdy przyniosę do domu owoce mojej pracy, a skóra stanie się użytecznym źródłem materiału do produkcji nowych ubrań, które zastąpią te, które z biegiem czasu uległy zużyciu. Usłyszałam za sobą trzask łamanej gałęzi. Odwróciłam się, żeby zobaczyć, co tam jest. Na równinach żyło więcej drapieżników niż tylko ja. Przede mną stał mężczyzna, może o dwie głowy wyższy ode mnie. Był nagi, jeśli nie liczyć przepaski na biodrach, a w jednej ręce trzymał prymitywny kamienny topór z rękojeścią wykonanej z ludzkiej kości udowej. Jego twarz wydawała się twarda, postrzępiona, jakby została wyrzeźbiona w skale. Tłuste, czarne włosy opadały mu na ramiona w zmierzwionych kępkach. Jego oczy błyszczały w gasnącym słońcu jak odłamki obsydianu. Odruchowo podniosłam włócznie, niepewna czego chce nieznajomy. Zaczął iść do przodu. Mruknęłam coś w prymitywnych półsłówkach, być może jako ostrzeżenie, ale on nie zwrócił na to uwagi. Pchnęłam w stronę mężczyzny włócznią, a on chwycił ją wolną ręką, łamiąc drzewiec jednym szybkim ruchem. Opuściłam zniszczone resztki włóczni i próbowałam uciec, biegnąc jak szalona przez pierwotną dzicz, jednakże w gasnącym świetle niedługo potem potknęłam się i upadłam na ziemię, boleśnie skręcając kostkę. Krzyknęłam w agonii do nieba, a chwilę później wysoki mężczyzna z długimi ciemnymi włosami stanął nade mną, trzymając topór obiema rękami. Warknął, obnażając swoje krzywe zęby, zanim wbił ostrze głęboko w moją czaszkę, a ja nie widziałam już nic więcej. Już nie byłam prehistorycznym myśliwym, bezsensownie zamordowanym na polanie o zachodzie słońca. Teraz siedziałam w pobliżu namiotu, na pustynnym piasku, odpoczywając po długim dniu pracy. Nazywałam się Nezemap i byłam robotnikiem zatrudnionym przy budowie Wielkiej Piramidy. Według współczesnych obliczeń był to rok około 2570 przed naszą erą. Praca była prawie ukończona, a ja siedziałam kontemplując ogromną konstrukcję, która była w budowie odkąd pamiętałam i wpatrując się w to, jak zdawała się niemal dotykać samych gwiazd. Byłam jednym z tysięcy, którzy pracowali nad tym przez lata,
a mimo to czułam, jak duma wzbierała mi w piersi, gdy patrzyłam na swoje ciało. Wszyscy moi towarzysze spali, ale ostatnio miałam trudności z odpoczynkiem w nocy, niezależnie od tego, jak bardzo byłam wyczerpana pracą. Ciągle miałam dręczące podejrzenie, że coś się zbliża, coś strasznego, co wydarzyło się już wcześniej, ale nie mogłam sobie przypomnieć co. Postanowiłam pójść na spacer, żeby oczyścić głowę, myśląc, że może nocne powietrze dobrze mi zrobi. Wyszłam w noc, z dala od niezliczonych namiotów w obozie robotniczym, na bezkres pustyni. Była pełnia księżyca, więc miałam trochę światła, żeby widzieć, ale i tak musiałam iść powoli, aby uniknąć potknięcia się lub nadepnięcia na jednego z wielu skorpionów, które wychodziły po zachodzie słońca. Spacer był przyjemny. Księżyc pięknie świecił na wydmach, gwiazdy migotały na niebie jak milion latarni, ale mimo to czułam, że serce ściska mi strach i paranoja. Mój wzrok powędrował po wysokiej wydmie w oddali i tam dostrzegłam postać stojącą w świetle księżyca i wpatrującą się we mnie. Było zbyt daleko, żeby wyraźnie zobaczyć, kimkolwiek był, ale krew we mnie zamarzła, gdy po chwili rozpoznałam go nawet z tak dużej odległości. W mojej głowie pojawiły się obrazy mężczyzny z tłustymi czarnymi włosami i kamiennym toporem. Po chwili naszego kontaktu wzrokowego postać zaczęła biec w moją stronę z niemal nienaturalną szybkością. Krzyknęłam i zaczęłam biec z powrotem do obozu, wołając o pomoc. Gdy zbliżyłam się do namiotów, zauważyłam, że ludzie zaczęli się poruszać, obudzeni moimi krzykami przerażenia i paniki. Dziko machałam rękami, desperacko próbując zwrócić ich uwagę. Odwróciłam głowę, żeby zobaczyć, jak blisko był mój prześladowca i zaczęłam szlochać z całkowitego przerażenia, gdy zobaczyłam, że przebył już połowę dystansu. Już miałam dotrzeć na obrzeża obozu, gdy poczułam ostrze przechodzące przez moją nogę i upadłam w agonii na ziemię, chwytając się rany. Nade mną, ubrany w postrzępiony płaszcz chroniący przed ostrym pustynnym wiatrem, stał mężczyzna z tłustymi czarnymi włosami i krzywymi zębami. W dłoni trzymał zakrwawiony choperz i uniósł go, aby zadać śmiertelny cios. W ostatnich chwilach wykrzyknęłam: znam cię! To się już zdarzyło! Ale było już za późno. Ostrze przecięło mi szyję, a moja odcięta głowa upadła na piasek. Krew trysnęła z drgających zwłok. Kiedy mój wzrok szybko się pogorszył, usłyszałam, jak mężczyzna mówił niskim, zachrypniętym głosem, który brzmiał jak nóż przeciągany po kamieniu. Módl się, żeby to się więcej nie powtórzyło. Nie byłam już robotnikiem Nezamabem, a moje bezgłowe ciało nie tryskało już krwią na pustynny piasek. Znowu byłam kobietą i znowu mówiłam po angielsku, choć w typie archaicznym. Nazywałam się Isabel White. Był rok 1613 i uznano mnie za winną czarów. Wleczono mnie w jarzmie ulicą, a tłum szydził i krzyczał, obrzucając mnie zgniłymi warzywami i garściami błota. Słyszałam śpiewy i skandowania: spalić wiedźmę, spalić wiedźmę! Gdy podniosłam wzrok nad gapiów, widząc, że prowadzono mnie na rynek miejski, a potem przywiązano mnie do pala i rozrzucono ze wszystkich stron rozpałkę. Ktoś wylał wiadro oleju na kawałki drewna. Krzyknęłam bezsensownie, zbyt przerażona, by elokwentnie wyrazić potrzebę ucieczki, nie mogąc zaprotestować, że jestem niewinna stawianych mi zarzutów. Ale dziecko zaginęło i ktoś musiał być winny. Przed zniknięciem dziecka byłam postrzegana jako uzdrowicielka, często odwiedzana przez mieszkańców miasta, aby leczyć ich rany i dolegliwości, ale teraz byłam obiektem nienawiści i odrazy. Nie było możliwości powstrzymania kary. A jednak, jeszcze przed zaginięciem dziecka przepełniał mnie strach, którego nie potrafiłam wyjaśnić. Nigdy nie byłam wróżbitką, nigdy wcześniej niczego nie przepowiadałam, ale nawet na tydzień przed zniknięciem dziecka w głębi serca wiedziałam, że pewnego dnia moje życie zakończy się nagle i boleśnie. Ze szczytu kopca, nasączonego olejem drewna, widziałam mężczyzn i kobiety, którzy kiedyś byli moimi przyjaciółmi, wiwatujących na widok mojego nadchodzącego spalenia. Ich twarze wyrażały nienawiść i wściekłość, a całe współczucie już dawno zostało zastąpione palącą potrzebą zemsty. — Spalić wiedźmę! —
krzyczeli coraz głośniej, gdy zawiązano ostatnie węzły i skutecznie przywiązano mnie do pala. Wołania o moją śmierć ucichły, gdy pojawił się mężczyzna ubrany cały na czarno, rozwijając zwój, na którym wypisano mój wyrok śmierci. Isabel White, zostałaś uznana za winną czarów i morderstwa młodego Henry'ego Snowdona. Mocą nadaną mi przez jego królewską mość króla Jakuba, niniejszym skazuje cię na śmierć przez spalenie. Gdy twoje ciało spłonie, niech grzechy popełnione podczas twojego paktu z szatanem zostaną oczyszczone. Tak mówi Ewangelia, nie można pozwolić żyć wiedźmie. Niech Bóg zlituje się nad twoją nieśmiertelną duszą. Powiedział łowca czarownic, zwijając zwój i chowając go do kieszeni. Cofnął się w tłum i ponownie nawołał do nienawiści w moim kierunku. Spalić wiedźmy, spalić wiedźmy. Krzyczałam i bełkotałam, błagając o zbawienie, wołając do Boga, który mnie opuścił. Z tłumu wyszedł mężczyzna trzymający zapaloną pochodnię i krzyknęłam, gdy zobaczyłam jego twarz. W tej chwili mój umysł został zalany wspomnieniami starożytnego Egiptu i prehistorii, poprzednich wcieleń, które zakończyły się przedwcześnie. Obsydianowe czarne oczy odbijały światło ognia, a tłuste, czarne włosy opadały kaskadą na jego ramiona. Jego usta wykrzywiły się w grymasie, odsłaniając postrzępione, krzywe zęby. Czego chcesz? Płakałam w kierunku człowieka, który zabił mnie już dwa razy. Na pewno już to zrozumiałaś? Warknął mój morderca, po czym rzucił pochodnie na rozpałkę. I tak to życie zakończyło się palącą agonią. Nie byłam Isabel White skazaną na śmierć za zbrodnię, której nie popełniłam przed tłumem przestraszonych, nieświadomych mieszkańców miasta. Teraz byłam Bertą, frankońską wieśniaczką w roku 856. Moja wioska była w trakcie najazdu Wikingów. Ostrzegałam sąsiadów, że nadchodzi zagłada, że czułam w kościach, że trzeba uciekać i to szybko, ale oni śmiali się ze mnie, wierząc, że moje słowa ostrzeżenia to złudzenia szalonej starej kobiety. Śmiech zamarł im na ustach, gdy u wybrzeży dostrzeżono łodzie najeżone wojownikami zmierzającymi do rzezi i grabieży. Najeźdźcy przybyli z toporami, mieczami i pochodniami, plądrując i mordując do woli. Usiadłam i patrzyłam na chaos panujący ze wzgórza, na szczycie którego stała moja chata, z podziwem przed orgią krwawej przemocy, która rozciągała się przede mną. Patrzyłam, jak palono domy, zabierano mężczyzn i kobiety na niewolników, a kosztowności wywożono, by napełnić kufry jakiegoś odległego jarla. Dym z ruin mojej wioski uniósł się w powietrze i patrzyłam, jak popiół trzepocze niczym liście na jesiennym wietrze. Spuściłam wzrok i zobaczyłam samotnego Wikinga rozpoczynającego wspinaczkę na wzgórze z toporem bojowym w dłoni. Czekałam na niego, nie ruszając się z miejsca. Byłam stara i nie bałam się śmierci. W końcu mężczyzna dotarł do mnie i zatrzymał się, gdy spojrzał na moją drobną sylwetkę. Górował nade mną, a kiedy zdjął hełm, nie mogłam powstrzymać się od westchnienia w uznaniu. Po raz trzeci mój umysł nagle przypomniał sobie końce moich poprzednich wcieleń. To nie ma sensu. Wymamrotałam, patrząc w jego złośliwe, obsydianowe oczy, gdy zaczął podnosić broń. Ostatnim razem, kiedy mnie zabiłeś, był rok 1613, czyli ponad 7 wieków do przodu. Jak możesz tu teraz być? Jak mogę pamiętać? Na chwilę wstrzymał rękę i odpowiedział. Liniowy upływ czasu jest iluzją wymyśloną przez ludzki umysł, aby zrozumieć otaczający nas świat. Nie ma on odzwierciedlenia w prawdzie. Moja próba wymyślenia kolejnego pytania była przedostatnią rzeczą, która przeszła mi przez głowę. Zaraz po niej pojawił się topór mojego mordercy. Nie będę cię zanudzać bardziej szczegółowymi zawiłościami moich dziesiątek innych żyć. Zamiast tego spróbuję podsumować najlepiej jak potrafię długą i chaotyczną rozmowę, jaką przeprowadziłam przez tysiąclecia z ciemnowłosym mężczyzną o krzywych zębach i obsydianowych oczach. Byłam kowbojem w kalifornijskim salunie w roku 1876. Czy jesteś diabłem? Zapytałam.
Diabeł to tylko mit, wymyślony, aby zastraszać dzieci i głupców, zmuszając ich do uległości. Ja jestem prawdziwy. Chwilę później ołowiana kula zakończyła to życie. Byłam chłopcem w feudalnej Japonii w roku 1285. Jak mnie ciągle znajdujesz? Zapytałam. Po prostu wiem. Odpowiedział, po czym przeciął mnie ostrzem na pół. Byłam francuskim partyzantem, schwytanym przez SS. Był rok 1943. Zrobię wszystko, co mnie poprosisz, tylko błagam, nie rób mi krzywdy! Krzyczałam, próbując przemówić mu do rozsądku. Tym razem umrzyj na stałe! Zażądał, wykonując na mnie wyrok z pistoletu. Byłam włóczęgą w ruinach niegdyś wielkiego miasta w roku 2567. Czy kiedykolwiek przestaniesz? Krzyczałam. Moja noga ugrzęzła w gruzie. Przestanę, kiedy moje zadanie się skończy. Zawarczał, łamiąc mi kark gołymi rękami. Były inne życia, niezliczona ilość innych, ale w końcu przestał pozwalać mi zadawać więcej pytań. Zaczął sprawiać wrażenie coraz bardziej sfrustrowanego, wściekłego, że po prostu nie mogę pozostać martwa. Jego twarz wykrzywiała się od okropnej, pierwotnej wściekłości i często krzyczał z niespójnego szaleństwa, zanim rozrywał mnie na kawałki, niczym wściekłe zwierzę. Myślę, że już dawno oszalał ze swojej nienawiści do mnie, niczym Achaba, polujący na wieloryba, który uparcie nie chce umrzeć. Czasami, gdy miałam ku temu okazję, wolałam się zabić, niż dać mu satysfakcję, że zakończył moje życie za mnie. Czasami próbowałam walczyć, nigdy jednak nie robiło to dużej różnicy. Nieważne, czy wpakowałam mu kulę między oczy, czy sztylet w serce, to go nie zatrzymywało. Cokolwiek pchało go dalej przez ponurą nieskończoność czasu, aby zakończyć moje pozornie nieskończone życie, jego wola była silniejsza niż zwykłe ciało. Przestałam próbować zabijać mojego pozornie niepowstrzymanego prześladowcę, gdy zobaczyłam, jak spaceruje nago po powierzchni księżyca, by zatłuc mnie kamieniem na śmierć. Wyrwałam się z transu i natychmiast wstałam z kanapy, po czym zwymiotowałam na podłogę. Doktor Moritz zerwał się z krzesła zaskoczony i szybko wezwał kogoś, by posprzątał bałagan. Zaczęłam wychodzić za drzwi, a on próbował mnie zatrzymać. Proszę zaczekać, pani Jackson, tylko chwilę! Zawołał gorączkowo, próbując zwrócić moją uwagę. Po prostu wyszłam z kliniki i pojechałam do domu. Wiedziałam, że wkrótce przyjdzie. Wiedziałam, że nie mogę nic zrobić, żeby go powstrzymać. Niektóre z moich poprzednich wcieleń miały na tyle hartu ducha, by wybrać śmierć na własnych warunkach, ale ja osobiście nie wyobrażałam sobie, żeby to zrobić. Zamiast tego odpoczywam, siedząc wygodnie w domu i cierpliwie czekając na mojego mordercę. Mam nadzieję, że mojej współlokatorki nie będzie, kiedy mnie zabiją. Nie chciałabym wywoływać u niej traumy. Może... Powyższa notatka została znaleziona w mieszkaniu Margaret Jackson w dniu 11 czerwca 2023 roku po znalezieniu jej zmasakrowanego ciała przez współlokatorkę. Świadkowie twierdzą, że wcześniej tego dnia widzieli mężczyznę z długimi, ciemnymi włosami i krzywymi zębami wchodzącego do budynku, ale nikt nie przypominał sobie, żeby widział, jak ten wychodził.